Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dzisiaj w dosyć typowej grze, gdzie jest to Rust Lake Hotel, czyli dosyć znana przynajmniej w niektórych kręgach gierka, można powiedzieć, częściowo logiczna, ja myślę, pseudologiczną, trochę coś takiego na zasadzie, jakby kiedyś gierki, że trzeba znajdować określone rzeczy w pokojach i używać je w innych miejscach, żeby coś tam robić. I w ogóle, ale tak, może nie będę za dużo opowiadał, jeśli chodzi o sam w sobie, czym jest to gra, bo dzisiaj się przekonacie. Ale ta, zamiast tego, warto byłoby powiedzieć o innej kwestii. No jak grywam tą grę, chociaż ją znam, to całkowicie, w 100% dokładnie. Dobra, może powiem szczerze, nie aż tak dokładnie. Znam jej sekrety, różne zakamarki i tak dalej. Nie wszystkie, żeby nie było, ale właśnie trochę znam. A nagrywam ją głównie dlatego, że te... Większość gier, które wymyśliłem, że chciałbym nagrać i tak dalej, to najprościej w świecie albo mi nie działają, albo jak tak po prostu przychodzi co do czego, to nawet OBS ich nie wychwytuje, więc tak. Taka trochę gierka w zastępstwie i mniejsza o to. Gra ogólnie się siemle, bo robiona na technologii albo Flash, albo podobnie do Flasha. I jakiś czas temu była chyba za darmo rozdawana na Steamie. Oraz od niedawna ma też polską wersję. I tak, może więc nie będę mówił. Rozpoczynamy rozgrywkę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Rusty Lake, 1893 rok. Dobry wieczór. Pozwól, że się przedstawię. Chociaż nie wiem, nie, dobra, nie jest. Dobra, jako że nie gadałem, to może nie będę tego czytał lepiej. We will be having 5 dinners. Make sure everyone is worth dying for. Umieranie I'm sure it's gonna be a wonderful week. Ale powiem szczerze, to jest naprawdę memories. Ciekawe sformułowanie. Że każde będzie warte umierania za nią. Ale tak, użyj strzałka, by się poruszać. Dobra, te strzałki. Myślałem, że chodzi o coś innego, ale dobra, mniejsza. Powiem szczerze, bardzo ciekawy proces. Słowowy, że tak nazwę, warto umierać za nią, bo najprościej w świecie mówiąc w tej oto grze będziemy w sumie delikatny spoiler, ale naszym celem będzie właśnie zabić naszych gości, żeby zrobić z nich potrawy. Ale tak, mniejsza o to. Póki co zajmijmy się tutaj tym wszystkim i jeszcze warto dodać, jest to jedyna gra z serii Rust Lake, którą znam jakkolwiek. Pozostałych nie kojarzę. Tak samo jak Cube Wzorów, czyli Cube Escape'ów, które w większości były za darmo dostępne, nie wiem jak teraz. Ale dobra, nie przedłużajmy, zobaczmy co tutaj w ogóle jest. Okej, więc... Tutaj... O, widzę, że trochę... Nie najlepiej to wygląda, ale tak, przepisy. Stek z jelenia z grzybami i rozmarynem. Żeberka z dzika w czerwonym winie. Z... I tutaj się ucięło, ale z pomidorami. Pierś z barzonta w białym winie z tymiankiem. Królik z marchewkami, białą fasolą. Gąb w sosie jagodowym z ziemniakami. Tajna specjalność już Rusty Lake'a. Oj, chyba coś zepsułem. Dobra, już wiem, żeby nie klikać w takim wypadku escape'a. I tak. Drobuch. Ej, słyszałem, że przyjechali goście. Musimy dostarczyć świeżych składników na jutro. Możesz podejrzeć popisy w menu. Okej, to już zrobiłem, więc tak. Hol. Przywitaj gości w naszym hotelu. Zaserwuj im lokalne specjały. Okej. Koktajl z krewetek. Dobra. I w sumie nie wiem co dalej. O, dobra, widzę tutaj już gości, więc tak. Śmiesznie wygląda to jedzenie. A co jest ten tutaj? A, dobra, to już też pozwoli odejść. Przykro mi, ale nie jadam żywego jedzenia z oczami. I tak. Częstuję wszystkim. A... Okej, okay, tutaj nikogo nie ma. Dobra, nie musicie mi za każdym razem pisać, że jestem w holu. Tu mamy jelenia, dzika i... Chyba... Dąbę, bo ważne, jestem pewien. Dziękuję, ale jestem bardziej mięsną osobą. A, to jest taki trochę suchar, który w polskiej wersji niekoniecznie już działa, ale dobra.
i koktajl z krewetek. Okej, czy tam był gąb, czy zbarząd? Trochę podejrzanie pachnie. Co ty nie powiesz? A, swoją drogą. Jeszcze jedna kwestia. Nie można zabrać wina. Na szkodę. Będzie nam potrzebne. A ten jest tylko beku. Okej. Nie wolno ci wchodzić do pokoju w dzień. Na cóż. Porozmawiaj proszę z gościem przecież. A, to miałem z nim porozmawiać jeszcze. Nie mogę się doczekać jutrzejszej kolacji. Teraz bym poszedł do swojego pokoju, chyba poszła raczej. No niestety, jak widać, nie są najlepiej przetłumaczone wszystkie rzeczy. Ale tak, przynajmniej są. No, jesteśmy znowu w holu. Sprawdź, czy możesz jakoś pomóc gościom w ich pokojach, okej? Okay? Pan puchacz. Tak, słucham. A, zepsułem. No, spójrz na mój portret. No, powiem szczerze, że to jest akurat łatwa kwestia. Patrzcie. Tam. Mamy grzyby. I achievement. Stosowny za to. No tak, Georgę znam częściowo, jak mówiłem, ale jeszcze nie miałem okazji rozgrywać na Steamie. Od kiedy wprowadzili achievementy. I tak, jeśli się nie mylę, dużo więcej do zrobienia nie mamy w tym miejscu. Można niby poklikać, czy coś, ale... Dużo naprawdę tutaj nie będzie do zrobienia, więc tak. Winda. Można na niego klikać, ale tak, to nie ma żadnego sensu. I jedziemy. Pierwszym naszym celem powinien być, jeśli się nie mylę, pan Jeleń. Okej. Okay. Pan Jeleń, tak. No i pana Jelenia. Dobra. Zobaczymy, czy jeszcze pamiętam wszystko, co trzeba zrobić. Plan badań pana Jelenia? Co? Okej. Okay. Ej, dobra, powiem szczerze, że to było przypadkowe. Bo no, tak niby okej, okay, ale no, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Dobra. Przynieś mi krwawą merę. Okej, okay. I co my tu mamy? Widzę, że... Wodka. Okej. Okay. Dzięki, teraz... Krwawa mery. Potrzeba krwi, wodki, tabasco i... tajemnego składnika. Cóż to może być? O, przy okazji kluczyk i jakaś ziemia, z której nawet skorzystać nie możemy. Tak, tu jeśli nie mylę, będzie tabasco. Ale tak. Mogę się trochę mylić. Nie ukrywam, nie jestem jakimś ekspertem. I tak. Tutaj trzeba coś zapalić, ale też póki co nie mogę, więc tego raczej nie ma co ruszać. Tutaj czegoś brakuje. Okej. Okay. Puste wiadro, a szufladki. Dobra. O, mam zapałki, dobra. Zapałki są bardzo ważnym rzeczą, tutaj jakiś plus. Nie wiem, o co chodzi. Ale można korbką sobie kręcić, więc tak. Okej. Okay. Może wiadro? Dobra, mamy coś chyba. Wiadro z wodą. Nie wiem, po co mi woda, ale tak, chyba, że mamy. Dobra, i tu jest tak, trójkąt, spirala, trójkąt plus. Trójkąt, spirala, trójkąt plus. I tak akurat wiem, co zrobić. Trójkąt, spirala, trójkąt plus. Okej, okay. Więc najpierw... Trójkąt. I trójkąt to jest 4. Okej, może inaczej. Plus to jest 1, chyba. No mniej więcej tak to wygląda.
Więc plus to jest jedynka. Okej, to oznacza, że spirala to jest piątka. To jest czwórka. Czy też... Nie. To jest trójka. Czyli to jest trójkąt, spirala, trójkąt plus. To jest 3, 5, 3, 1. 3, 5, 3, 1, okej. Okay. Jeśli się nie mylę, mogę się oczywiście mylić. Okej. Okay. 3, 5, 3, 1. I udało się. I dobra. Tutaj powiem wam szczerze, zrobię coś, co moim zdaniem jest dziwne, ale pamiętam, że to można było zrobić. Te. A, chwila, a może teraz? A, nie, dobra, powiem szczerze, nie rozumiem tego. Bo dostałem ten achievement, nie wiem o co chodzi, wiem tylko, że dużo osób to próbuje i się mi chyba komuś nawet się udało, ale dobra. Mniejsza o to. Mamy kluczyk przy okazji, to... Tutaj tak... 8. Okej, okay, o Jezu, nie lubię takich zabaw. Ma być 8. Jest tutaj teraz 5. Okej. Okay. Teraz jest tutaj 10, czyli max. 1. Okej, okay, teraz jest tutaj 6 znowu, tak. Okej, okay, 6. Chyba jak tu wylałem 6, to mam tam 4. Okej, okay, nie, będę w kółko pewnie takie głupoty robił. Bo tu jest 6, tu mamy 5 w takim wypadku. Tak, tu mamy 6, tu mamy 5. Niestety nie wiem jak to zrobić. Problem w tym, że naprawdę ja zawsze jestem kiepski w takie zagadki. Więc jak szóstkę przyleję tutaj, piątkę tutaj, to tu znowu mamy 6, tu mamy 5. No i jest powtórka po prostu. Więc jeśli tutaj przyjemy tak, to mamy 6, tak, no. Nie wiem, co to zmienia. Mhm. Nie, szczerze nie wiem. Czuję się, jakby to było takie po prostu dla mnie niezrozumiałe przez to chociażby, że jestem słaby w tym wszystkim, ale dobra. Jakoś musimy wydzielić trójkę. Więc tak, 10 tutaj, jedynka tam zostaje, mamy tutaj. Tak, tak. 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 I tak. Tak, nie, co nie ma sensu. Nie, to na pewno nie ma sensu. Wiecie co, dajcie, może mi chwilę muszę pomyśleć nad tą zagadką, bo coś mi tak nie wychodzi mocno. Wiecie co, po chyba 20 minutach losowego klikania chyba to mam. Jeśli czegoś nie zepsułem. Tak, mam to. Dalej nie wiem do końca, jaki był cel tego wszystkiego, ale najważniejsze, że to mam. Więc tak, a co dalej, to w sumie nie wiem. Poza tym, że możemy zapalić chyba lampkę? Mhm. No i tutaj można rozpalić ogień. Co to ma nam dać, to nie wiem. Ale tak, ważne, że możemy w ogóle. I tak, pusta bufet, trochę dziwne, ale dobra, to akurat podejrzewam, że być potrzebne do tego. Tak, tabasco. Dobrze myślałem. Więc tak, tabasco. Trochę to brutalne, ale tak. Trzeba było krwi, to mamy krew. Widzę, że trochę tylko, że jego krew, ale okej. Okay. I został tylko specjalny składnik, z którym nie mam pomysłu, co to może być. Nie wiem, czy trzeba coś z tym motylem, czy jak, bo powiem szczerze, nie mam pomysłu.
Tak mówiąc szczerze, po prostu... Jak wiem, niby to kojarzę, ale... Ale widzicie, jak to kojarzę, po prostu... Nie wiem. Z jakiegoś powodu też można tutaj, a... Co? Dobra. Zwykłe, w dół, poszarpane, poszarpane, zwykłe, zwykłe. Zwykłe, w dół, poszarpane, zwykłe, zwykłe. O, dobra, potrzebujemy go. Tylko właśnie, jak mam go złapać? Wydaje mi się, że trzeba właśnie jakoś tak zrobić jak tutaj, tylko... czegoś albo nam brakuje, albo nie wiem co. Bo jestem po prostu za wolny i przez to, że jestem za wolny, to nie jestem w stanie tego zrobić. Ale tak, tutaj definitywnie trzeba coś zrobić z tamtym. A tutaj już nic nie zrobimy bez tego motylka, więc... Tak. Chyba, że trzeba po prostu poczekać, to aż on usiądzie i potem go dźgnąć jakoś. A może? Nie, to nie jest to. Czy za szybko to robię? Nie wiem. Definitywnie musimy zdobyć motylka, więc... A, ciekawa sprawa. Jest tego, że pewnie po prostu nie ogarniam i nawet nie wiem, jak to zrobić. Mhm, dobra, jeszcze raz. Na spokojnie. Może mi się uda. Jak nie, to będę musiał... Nie wiem co. Ale tak, za chwilę powinien tu przylecieć. Wiadr z wodą. Nie, na pewno nie muszę go traktować wiadrem. Mhm, ale tak. Okej, czy on sobie spokojnie siedzi? Nie, wydaje mi się, że muszę coś z nim zrobić. Coś tego typu nawet, ej. No ale widzicie, po prostu nic nie działa. Co mam zrobić? Może tutaj coś? Nie, definitywnie nie. Tutaj niczego nie ma, nie wiem, tutaj może? Nie. Woda tu jest, więc tego nie potrzebuję. Tutaj mamy podpowiedź, co zrobić ogólnie. Tu mamy tą ramkę z motylami, czy tam z jakimiś robakami, gdzie jednego nam brakuje. No tu już są puste szafki. Nie no, musimy go jakoś złapać, ale problem w tym, że się nie da. Nie wiem. Mówiąc szczerze, naprawdę nie wiem. Nie mam pomysłu. Po prostu chciałbym go złapać, ale... Normalnie nie mogę. Tutaj klikam z nożem. Też nic. Co? Butelką go? Nie wiem, to byłoby aż za głupie. Nie wiem. Patrzcie, tą krótką nieobecność, ale tak, domownicy. No i co? Co zrobić? No, nic nie zrobię. Jakoś tego motyla trzeba ogarnąć, a no... W sumie nie wiem tu motylem, ale nawet nie wiem co to jest. Prawda jest taka, że po prostu nic nie zrobię z tym wszystkim. Bez niego. No jak na złość nie da się go po prostu nawet uzyskać. Tu mamy jakąś parę wodną, skraplanie się czegoś, ale też... Nic nie zrobię, tutaj płomyka w lampie. Jakąś ziemię doniczkową i doniczkę. Tu mam naszą wspaniałą czaszkę, z której możemy tabako. No tabasko, nie, no po prostu sos jakiś tam przyprawę, nieważne co to jest. Nie chcę się teraz skomplikować, ale możemy tutaj to wylewać. Tu jest pan jeleń, który nam marudzi, tutaj mamy przepis. No po prostu nic nie zostało poza całym do mielenia, ale tutaj nie ma już na niczego. Okej, ja głupi jestem. Czyli trzeba było co, ten słoik? Nie, słoik też nie pomaga. Chyba, że teraz. Okej, daliśmy radę i...
No, w takim wypadku nie wiem, po co zrobiłem z tym nożem. Ale dobra, mniejsza. Wydawało mi się, że naprawdę do... Może można było coś zrobić z tym motylem, a tutaj proszę. I teraz tak. Zwykłe skrzydła złożone, poszarpane, złożone. Zwykłe, okej. Zwykłe skrzydła złożone, poszarpane. Poszarpane, zwykłe. Okej, to było trochę brutalne, ale dobra. Tutaj przynajmniej nie muszę się zastanawiać, co zrobić. Wiem, co zrobić. Po prostu to jest oczywiste, tak? Nasiono, może podlejemy. Nawet było easy. No i piękna roślinka, krując nasiona. Jako, że jest jeszcze dosłownie jedna rzecz w tym pokoju, której nie użyliśmy, no to podejrzewam, że tutaj to. Okej. Zatruty proszek. No jako, że robimy drinka, zatruty proszek nie możemy tak po prostu dosypać, bo były jakieś cząsteczki, zgaduję, że tutaj. Więc tak. I trucizna. Dobra. Ja powiem szczerze. Ja bym strasznie lubił z tym motylem. Że mogłem pomyśleć, ale nie no. To jest kwestia, to jest już po prostu naprawdę szczyt tej gry, że tutaj czasami trzeba pomyśleć, czasami potrzeba abstrakcji. I dobra, mniejsza. Więc teraz proszę, smacznego. Napij się naszego drinka wspaniałego. I proszę. I... nóż. Tylko po to, żeby zdobyć mięso z jelenia. Tym samym... nie ma już pierwszego gościa. Ale udało się zdobyć... rzeczy na... śniadanie, obiad... kolację. Ciężko to nazwać. Chyba coś obiad, albo śniadanie. Jest ktoś kluczyk numer jeden. A możemy go sobie zabrać, czy nie? Możemy. Dobra. I tak. Stek z jelenia z grzybami i rozmarynem. Mamy je wszystko. Więc... niestety. Gotujemy jednego z naszych gości. Makabryczne, ale... last lake'i takie są. Werdykt. Uwaga. I... idealna kolacja. Co z tego, że to było w południe? I jest noc. Ale tak. W sumie co by było następne niby? Okej, dobra. Chyba nam to już wytłumaczyło wszystko. Następny powinien być chyba królik, ale... zanim... on to... warto by było też... poszukać innych rzeczy. Zanim... w sensie, wiecie, zanim do niego pójdziemy, bo jednak... Wydaje mi się, że może tu gdzieś jeszcze coś być, ale... nie ma jedzenia w nocy, jak smutno. Dobra, nie informuj mnie, grożę, to jest hol. Jestem tego świadom, ale... Dobra. I w ogóle wiecie co? Takie trochę dziwne, ale na tym może zakończymy po prostu odcinka. I tak, w następnym już zajmiemy się królikiem. I w sumie... najlepiej byłoby tak zostawić po jednym na... na gościa. Ewentualnie wrzucę kilka w jeden dzień, jeśli okaże się, że uda mi się przygotować pozostałe gry. Czy tam zmusić bardziej do działania. A póki co tak. Wybaczcie w ten sposób, ale no. Muszę jakoś zapchać sobie po prostu dziurę planową, więc tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia już w następnym odcinku, więc trzymajcie się i hej.